Dzień dobry wszystkim. Witam w 12 odcinku mojego podcastu Sherpa Search on Tech. A dzisiaj moim gościem jest Marta Fydryk-Gąsowska, Information Security Expert w Akamai Technologies. Bardzo mi Cię miło powitać, Marta. Ja również. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do podcastu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o cyberbezpieczeństwie. To jest taka domena, na której ja się w sumie stwierdzam, że słabo znam. Więc dzisiaj będzie wszystko, czego chcecie się dowiedzieć o cyberbezpieczeństwie, a boicie się zapytać. Bo to także domena dzisiaj w czasach wojny i wszystkich niepokojów globalnych bardzo, bardzo na czasie. Marta, czym jest tak naprawdę dzisiaj cyberbezpieczeństwo? Czy to jest bardziej software, bardziej hardware, bardziej procedury? Jak to wygląda? Powiedziałabym, że to jest miks wszystkiego, ponieważ cyberbezpieczeństwo jest bardzo oprzyrządowane. Tutaj mamy bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo systemów, czy to na przykład odpierającego ataki DDoS, czy też sprzętu klasy SIEM do logowania zdarzeń, do zarządzania incydentami. A jakbyś wyjaśniła te pojęcia, ataki DDoS? Oczywiście. Atak DDoS, można to wytłumaczyć w ten sposób. Ja może podam przykład, jaki ostatnio mojej córce wyjaśniałam, czym jest atak DDoS. Moja córka ma 6 lat, w związku z czym... Tak, jak właśnie rozmawialiśmy, że mamy w tym samym wieku córki praktycznie. Tak, dokładnie. Więc... Moja córka właśnie zapytała się, czym jest atak DDoS. Ja jej mówię w ten sposób. Wyobraź sobie, że ktoś cię pyta, jak masz na imię. No więc odpowiadasz, tak? Mam na imię Kalina. Ale teraz wyobraź sobie, że na przykład stoi wokół ciebie 100 tysięcy osób i każda z nich też cię pyta, jak masz na imię, jak masz na imię, jak masz na imię. Czy dasz radę każdemu odpowiedzieć? No nie. I na tym właśnie mniej więcej polega atak DDoS. Na tym, że najczęściej właśnie boty tak atakują pytaniami, taką liczbą pytań atakują dany serwer, że on się po prostu zapycha, tak? I nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne już zapytanie nawet tych użytkowników, którzy z tym atakiem nie mają absolutnie nic wspólnego. Natomiast z kolei SIEM to jest system do obsługi incydentów i zdarzeń i zarządzania z zdarzeniami. To jest tak jakby system, który przeprowadza w czasie rzeczywistym analizę zdarzeń, które i sygnałów, które płyną z podłączonych do niego najróżniejszych innych urządzeń, mających na celu zabezpieczenie sieci wewnętrznej. Przy czym tu jest ten problem, że można się oprzyrządować, można mieć pełno naprawdę najbardziej wymyślnych, najnowszych systemów i otrzymywać taką ilość alertów, że człowiek nie jest ich w stanie przerobić i tak naprawdę żadnej wartości z tego firma nie ma, ponieważ jest za dużo alertów, a nie ma z niej żadnych płynących konkretnych wniosków. To jest podstawowy problem, tak? I tutaj moim zdaniem, tutaj właśnie jest miejsce na procedury, bo jeżeli będzie tylko sam sprzęt, natomiast nie będziemy mieli informacji, kto w jakim zakresie działa, to wówczas pozostaniemy w chaosie. Te procedury, one nam to wszystko układają. Czy to są polityki, czy to są standardy bezpieczeństwa. Najróżniejszy ten taki sposób możemy sobie opisać rolę odpowiedzialności i wtedy w jakiś sposób tym potokiem informacji, które płyną do nas z systemu bezpieczeństwa, zarządzać. Więc moim zdaniem to jest i procedury, i technologia, tak? Co jeszcze też chcę dodać, to jest istotne, że ostatnio też coraz częściej obserwuje się, że maszyny
pomaga bezpiecznikom, czy tak w branży nazywamy właśnie ludzi, którzy zajmują się bezpieczeństwem, pomaga analitykom w odsiewaniu właśnie na przykład false positives, tak? Czyli alertów, które zostały wyłapane, ale wyłapały coś, co tak miało być. To tak jakby mamy pewne odstępstwo od normy, jak gdyby, i ono zostało wyłapane przez system, ale o tym wiadomo, to tak ma być. Tylko po prostu system to wyłapał jako pewną nieprawidłowość. Natomiast weryfikacja człowieka właśnie prowadzi do tego, że to jednak jest OK, więc w momencie, w którym analityk dostaje całą masę alertów, w nim jest pewna jakaś część false positives, to zamiast sam siedzieć i to wszystko odsiewać, można tutaj do tego zatrudnić właśnie sztuczną inteligencję i ona zdecydowanie ułatwia pracę analityków i, no i zmniejsza też stres związany z pracą, tak? Bo jednak ta odpowiedzialność, że coś się przeoczy, robiąc to na piechotę, jest duża. A sztuczna inteligencja jest już dzisiaj powszechna jakby w tych systemach bezpieczeństwa w firmach? To też zależy od podejścia firmy. Tak, ja bym nie powiedziała, że jest powszechna. Nie jest to na tej zasadzie, że machine learning pod każdą strzechą. Natomiast firmy coraz przychylniej i coraz ciekawiej na te rozwiązania patrzą. Okej. Na ile ludzi się w ogóle w firmach daje nauczyć? Bo słyszałem też taki pogląd bardzo często, że podstawa w ogóle jakby kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie to jest nauczenie ludzi dbania po prostu o proste rzeczy tak naprawdę. Czy się z tym zgodzisz? Tak, absolutnie. Ja się z tym zgadzam w 100%. Podstawą jest edukacja bezpieczeństwa i tego jest nigdy za dużo, tak? Nigdy za mało. Zawsze jest coś do przypomnienia, zawsze jest coś do uzupełnienia i również nauczenie ludzi takiej podstawowej higieny cyberbezpieczeństwa, która objawia się chociażby tym, jak odchodzę od biurka. W tej chwili dużo więcej pracujemy w domach niż w biurach, ale jednak no, część osób wróciła do biur i w tych biurach, czy to w formie hybrydowej, czy w 100%, ale pracuje. Ale nawet w domu, jak pracuję, to jeżeli odchodzę od biurka, to Zamykam laptop. zamykam laptop. Dokładnie tak. To zamykam laptop, tak? To usypiam go. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dbam o swoje hasła, żeby te hasła były długie, skomplikowane. Nie używam imion swoich dzieci, swoich partnerów, zwierząt. Nie używam daty urodzenia, daty ślubów, żeby te hasła były jak najbardziej trudne do złamania. Ponieważ jeżeli ktoś zbierze o nas pakiet informacji i na tej podstawie może sobie stworzyć nasze hasło, jeżeli nie będziemy tej higieny podstawowej utrzymywać. A trzeba powiedzieć, że nie trzeba być koniecznie prezydentem albo premierem kraju, żeby być na celowniku cyberprzestępców. Zgodną sprawę to wszyscy jesteśmy na celowniku i każdy z nas może zostać zaatakowany, każdy może się stać ofiarą phishingu albo innego ataku. I tego Kim musimy mieć kim świadomość. są dzisiaj cyberprzestępcy? Kim są dzisiaj cyberprzestępcy? Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie. Powiem Ci tak. To są różne rodzaje ludzi, którzy powiedzmy parają się tym zawodem, tak? No, to na pewno to zdecydowanie na pewno to są przestępcy, tak? Tutaj nie możemy tutaj tworzyć jakiegoś takiego romantycznego nimbu wokół nich ludzi w bluzach z kapturem, którzy siedzą i działają dla lepszej sprawy. Nie, to są po prostu przestępcy, którym zależy tylko i wyłącznie na kradzieży, na zysku. To zależy po prostu na zysku, tak? To jest najlepsze, jak mogę powiedzieć. I teraz tak, z jednej strony mamy właśnie typowe grupy przestępcze,
Z drugiej strony mamy na przykład też grupy APT, to są w rozwinięciu, to jest Advanced Persistent Threat, czyli grupy, które działają na zlecenie rządów i państw. Tutaj mamy najróżniejszych kilka różnych głównych globalnych graczy. Nie chciałabym za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły. Natomiast tacy właśnie cyberaktorzy, można tak powiedzieć, cyberprzestępcy, którzy działają w ramach tych grup zorganizowanych, sponsorowanych przez państwa, to po prostu wygląda w ten sposób. Oni przychodzą do pracy, odpalają komputer, pracują tak jak po prostu urzędnik. Ja widziałem taki domek w Petersburgu, gdzie tam siedzi taka setka. Ale to normalnie jawnie jakiś dziennikarz niezależny pokazywał. Tak, przez ileś godzin pracują, po czym wychodzą, zamykają laptop, wracają do domu, tak? I dla nich to jest normalna praca, taka jak dla ciebie czy dla mnie pójście do biura. No dobra, jak już jednak jesteśmy przy tym, to się trochę pociągnę za język. Jak wojna w Ukrainie wpływa dzisiaj na stan globalnego cyberbezpieczeństwa? Bo wszyscy widzimy tak zwanych ruskich troli, tak, w mediach społecznościowych, we wszystkich komentarzach. Co się zmieniło? Czy można się jakoś lepiej teraz po roku przed tym bronić wszystkim? I na ile to ma jeszcze wpływ w ogóle dla sektora prywatnego, tak? Okej, dobrze. Powiem tak. Wojna w Ukrainie bardzo dużo zmieniła. Zdecydowanie tutaj widzimy bardzo istotną zmianę trendów. Tak jak na przykład wcześniej, przed wybuchem wojny, dużo bardziej atakowani były przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych. Tak na przykład eksperci Akamai zauważyli tuż przed samym wybuchem, że głównie atakowanymi celami stały się państwa NATO. Też z kolei to, co też obserwujemy, że na przykład jeżeli chodzi o ataki DDoS, to całkowicie mamy odwrócone trendy tego, co było dotychczas, ponieważ do końca listopada ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych ataki DDoS spadły do nieco ponad 22%, a z kolei w Europie one wzrosły do ponad 73%. Więc no tutaj mamy całkowitą zmianę na mapie trendów, jeżeli chodzi właśnie chociażby tak o ataki typu DDoS. Co dalej? Też wojna nam pokazała, jak ważna jest technologia, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że do tej pory na wojnie wykorzystywane były technologie wojskowe. Sektor prywatny do tego nie miał nic. A tutaj nagle zobaczyliśmy, że chociażby Starlink Ilona Muska odgrywa ogromną strategiczną rolę kluczową. Tak, podczas właśnie wszystkich działań wojennych. Chyba. Więc po pierwsze właśnie, że technologie z sektora prywatnego przeniknęły tą dziedzinę wojskową i to bardzo, tak? Tutaj mamy w tej chwili, w tej wojnie, mamy połączenie zarówno technologii wojskowych, jak i technologii właśnie prywatnych. Mamy z jednej strony drony, mamy analizę obrazów, mamy satelity obrazowania optycznego i radarowego, mamy sprzęt nasłuchowy i zakłócający. I te wszystkie właśnie... Pierwsza wojna kosmiczna, można powiedzieć. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Tak jak Jacek Bartosiak pisał o wojnie w kosmosie, to tak, w zasadzie też można powiedzieć, że... Widziałem ten odcinek chyba. Tak. Poza tym, co jest jeszcze bardzo istotne, czego nie było wcześniej, we wcześniejszych działaniach, w doktryny wojennej oficjalnie zostały włączone wojska cyberobrony. Oczywiście to też rodzi wiele takich, można powiedzieć, na tle prawa publicznego różnych wątpliwości, bo na przykład jeżeli jakaś właśnie grupa APT zaatakuje
serwer w Polsce, to czy my mamy wtedy wypowiedzieć wojnę, ale jak mamy tę wojnę wypowiedzieć w, my mamy tę wojnę wypowiedzieć w wersji kinetycznej, czy wojnę w internecie, więc tu jest sporo również takich niejasności, które trzeba będzie uregulować i to powyjaśniać, natomiast zdecydowanie, tak jak mamy oddziały piechoty, mamy lotnictwo, tak samo w tej chwili wojska cyberobrony są zaliczane do tej doktryny i nikt absolutnie nie znam osoby, która by się z tym nie zgodziła na dzień dzisiejszy. A słynne ruskie trolle. No tak, to nam zmieniło, to nam zdecydowanie zmieniło krajobraz, ponieważ co może zacznijmy w ogóle od tego, czym jest trolling, żebyśmy wiedzieli, że rozmawiamy o tym samym. Takie zdefiniowanie na Jasne. Początku bardzo, bardzo porządkuje. Też obydwoje jesteśmy prawnikami, tak jak o tym wcześniej też rozmawialiśmy, więc wiemy, że definicje mają znaczenie. Więc ja się posiłkowałam, przygotowując się do tego podcastu, najprostszą definicją z Wikipedii i znalazłam coś takiego, że trolling to jest zamierzone wpływanie na innych użytkowników poprzez napastliwe, kontrowersyjne, często nieprawdziwe przekazy na dany temat na różnych forach internetowych, czatach, portalach społecznościowych. To, co jest zdecydowanie wspólne dla wszystkich form trollingu, to jest działanie destrukcyjne. Przy czym, tak jak kiedyś, dawno temu, trolling można było uznać tylko i wyłącznie za działanie osób prywatnych, o tyle w tej chwili trolling zdecydowanie przybiera formę stricte polityczną. Jedno z narzędzi walki. Tutaj zdecydowanie. To, o czym warto jest pamiętać, ostatnio się spotkałam z bardzo fajnym powiedzeniem, z bardzo fajnym nie powiedzeniem, tylko słowem, inforruption. Ono bardzo mi się spodobało. Mi się też podoba, pierwszy raz słyszę. Tak, to jest wszechobecna i radykalna zmiana w światowej dynamice podejścia do danych, czyli to jest, ma ona swoje takie jakby kaskadowe efekty w postaci tego, jak interpretujemy, jak używamy i jak sprzeniewierzamy informacje. I to się bardzo wiąże z trollingiem. Zresztą też, co jest też charakterystyczne, John Nisbitt, futurolog już niestety nie żyjący, w swojej książce Megatrends z 1982 roku, on już wtedy napisał, to nie my 40 informacja. Lat. 40 lat, przepraszam. Tak, ale cierpimy na brak wiedzy. Więc jeżeli on to napisał w 1982 roku, przyłóżmy to do tego, co mamy w tej chwili, gdy mamy powódź informacji bardzo niskiej jakości albo niskiej jakości. Naprawdę informacje wartościowe musimy sobie wyłuskiwać. A z drugiej strony ta powódź informacji, ten ogrom nie daje nam należytej, adekwatnej do tego wiedzy. Spójrzmy, to jest dokładnie prawie tak samo jak z to, co mówiłam na samym początku o tych narzędziach machine learningu, które pomagają, mają pomagać analitykom właśnie w odsiewaniu informacji z systemów analizy logów, gdzie otrzymują całą masę danych, ale nie wiedzą, jak mają je przerobić, tak? Znaczy, jeżeli jest źle ułożony system w firmie, to wtedy nie wiedzą, tak? Oby takich sytuacji było jak najmniej. I to nie jest tylko jednostkowy przypadek, właśnie tak jak opowiadałam, analityków, którzy pracują w bezpieczeństwie. To jest dla każdego z nas w szerszej skali. Mamy całą masę informacji, którymi jesteśmy zalewani, natomiast heroicznym wysiłkiem dla każdego z nas jest odsiewanie fałszu, znajdowanie prawdy. Zastanawiam się, na ile w ogóle to można zrobić w ogóle w dzisiejszym świecie. Pamiętam potworny atak troli zaraz po wybuchu wojny w mediach społecznościowych. I pamiętam, że jakiś troll zaczął, bo to łatwo rozpoznać w sumie trolla po profilu, wbrew pozorom. Zresztą powtarzać kłamstwo katyńskie na LinkedInie.
I jakaś moja tam dużo mniej kontrowersyjna odpowiedź jemu została usunięta. A troll generalnie tam pisał, że to jest kontrowersyjne, że nie do końca wiemy i tak dalej, i tak dalej. Jakby jego bronią było to, że posługiwał się niejednoznacznością. I przypuszczam, że algorytmy jak to mielą, bo to mielą algorytmy bo chyba bardziej niż ludzie, zastanawiam się sam. No to są nauczone, żeby się nie wypowiadać na tematy, które nie są jakby czarno-białe, tak? Tylko są takie specjalnie zaszarzone, bym powiedział. Tak. A pomijając jakby tą kwestię wojny i tak dalej, jakie są w ogóle dzisiaj takie najważniejsze zagrożenia, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jakieś takie, którym trzeba przeciwdziałać na poziomie już powiedzmy teraz biznesowym, na poziomie przedsiębiorstw? Okej. Więc no tutaj zdecydowanie to będzie ten wrócę do tego trollingu, bo to jest zdecydowanie dezinformacja. W sumie dezinformacja nie jest tak stricte związana z cyberbezpieczeństwem, ale jak wiemy, informacja może wpływać na bezpieczeństwo i je zaburzać. Dlatego ja bym tutaj zdecydowanie na pierwszym miejscu właśnie wymieniła tą dezinformację, ponieważ ona podkopuje tak naprawdę to wszystko. Ona podkopuje też nasz system zaufania do innych ludzi, a cyberbezpieczeństwo również się na tym jednak zaufanie w jakiś sposób buduje, tak? Jeżeli nawet wszystkie mamy te systemy bezpieczeństwa, no to po to je kupujemy, po to je angażujemy, po to je włączamy do naszej infrastruktury, bo ufamy, że są skuteczne, że one nam pomogą obronić naszą firmę. W związku z czym, tak samo jeżeli ja używam menadżera haseł, to tak samo ufam dostawcy tego narzędzia, że on te moje hasła będzie trzymał w bezpiecznym sejfie. W związku z czym tutaj zdecydowanie dezinformacja to byłoby takie pierwsze zagrożenie i w ogóle wszystkie właśnie takie działania w infosferze, to byłoby to, na co uważam, że powinniśmy szczególnie zwracać uwagę. To jest właśnie ta kwestia uważności, zadawania pytań, szukania źródeł, żeby sprawdzić, czy dana informacja rzeczywiście jest prawdziwa, tak? Więc, a dlaczego o tym mówię? Ponieważ to, o czym pisał, o czym mówił też Jaron Lanier w bardzo fajnym dokumencie Social Dilemma na Netflixie, produktem dezinformacji to nie jest tylko to, że my się dowiemy, że my przeczytamy informację, która jest nieprawdziwa. To jest dużo głębsze działanie, ponieważ produktem tego jest stopniowa, delikatna, wręcz niezauważalna zmiana zachowania i postrzegania tego, w jaki sposób tego, co ludzie myślą i w jaki sposób myślą. I to się właśnie odbywa poprzez farmy trolli, poprzez generowanie sztucznych lajków, działania botów na portalach społecznościowych. One po prostu wpływają na naszą percepcję świata i rzeczywistości. I to jest to prawdziwe, realne zagrożenie, które powinniśmy mieć na uwadze i przed którym powinniśmy się bronić, będąc uważnym i zadając pytania o źródła. To jest ta jedna rzecz. Drugą rzeczą na pewno też, którą chciałabym wspomnieć, wcześniej właśnie wspomniałeś o coraz bardziej powszechnym zastosowaniu AI i ChatGPT chociażby. Właśnie, jak chat GPT może wpłynąć teraz na rozwój trollingu? Znacznie, tak? Sama się nad tym zastanawiam i niestety moja odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt optymistyczna, ponieważ ja bym powiedziała, że wręcz wykładniczo wpłynie na to. Tak, raczej tak znacznie, to jest mało powiedziane. Tak, właśnie wykładniczo to chyba jest tutaj bardziej adekwatna skala do tego. Bo teraz zobaczmy. Można powiedzieć, że tak jak machine learning nie jest jeszcze tak powszechny w firmach, to co właśnie mówiłam wcześniej w zastosowaniu w cyberbezpieczeństwie, o tyle, jeżeli chodzi o ChatGPT, no to można powiedzieć, że to już jest pod każdą strzechą niemalże. I tutaj, A to ile ma tak naprawdę? 2 miesiące? tak, to jest nawet chyba Ten mniej. aktualny, tak? Tak, w sensie, bo tam był jakby wcześniej. Nie, ale tak, ten dostępny, ten ogólnie. To coś takiego. To wcześniej było gdzieś sprzedawane do tych wszystkich jakichś tam, nie wiem, takich narzędzi typu Jasper i tak dalej.
Ale to było sprzedawane B2B z tego, co ja się przynajmniej orientuję. Tak, a teraz jest ta wersja konsumencka, można Tak, powiedzieć, dokładnie. dla użytkowników. No i rzeczywiście, przynajmniej społeczność w mojej bańce informacyjnej, wszyscy żyjemy w bańkach informacyjnych, społeczność w mojej bańce informacyjnej rzeczywiście oszalała na tym punkcie i ja powiedziałabym, że ja codziennie widzę około kilkudziesięciu informacji najróżniejszej treści. Czy to jest grafika, czy to jest kawałek kodu, czy jakiś kawałek tekstu, ale to jest mniej więcej kilkadziesiąt informacji dziennie na temat samego ChatGPT. I teraz tak, to co powiedziałam wcześniej, że machine learning ma za zadanie ułatwiać zespołom security pracę i obronę firm. Z drugiej strony mamy ChatGPT, który też zdobył już ogromną popularność. No i na tym tle spójrzmy sobie teraz na cyberprzestępców. Jeżeli ktoś myśli, że oni tego nie widzą i oni z tego nie korzystają, no to moim zdaniem jest w grubym błędzie, ponieważ cyberprzestępcy też chcą sobie ułatwić życie. I oni również to na pewno wykorzystują w swoich celach. Zresztą ataki są coraz bardziej zautomatyzowane. Już w samym tylko 2022 roku odnotowaliśmy 81% wzrost ataków z użyciem botów. W związku z czym no, nie łudźmy się, Wow. że AI nie będzie mieć wpływu na również rozwój i bardziej skomplikowany, na bardziej skomplikowaną, taką złożoną strukturę tych ataków, tak? Żeby one były jeszcze bardziej wymyślne. Więc to jest to. Natomiast no zdecydowanie, że jeszcze też wrócę na chwilę do wojny w Ukrainie, ponieważ tutaj ta wojna, nie możemy o tym zapominać, ona cały czas trwa. I cały czas jako sprzymierzeniec Ukrainy, jako też kraj NATO, będziemy jakimiś odpryskami tej rosyjskiej dostawać, tak? W związku z czym tutaj no, cały czas trzeba mieć rękę na pulsie. Polska jest dobrze chroniona cybernetycznie, czy nie do końca? To nie jest pytanie do mnie. Okej. Okay. Takiej wiedzy nie posiadam. Zastanawiam się sam nad tym. A jeszcze tak, zmieniając temat w tym momencie, twoje takie jakbyś miała doradzić, wiem, że masz za sobą i cały czas pracujesz w dużych przedsiębiorstwach, wcześniej w bankowości, teraz w Akamai. Twoje jakieś takie rady dla founderów niedużych startupów? Jak się zabezpieczyć w kilkudziesięcioosobowej firmie? No to zdecydowanie tutaj podstawowa higiena cyberbezpieczeństwa. To jest to, co ma zastosowanie i do startupów, i do korporacji, i do właściwie każdego indywidualnego użytkownika, tak? Więc przepraszam. Podstawowe właśnie zasady bezpieczeństwa. Więc ja sobie tutaj tylko wypisałam swoją listę, natomiast odwrócę ją. I jako pierwsze powiem edukacja w zakresie bezpieczeństwa. To jest dla mnie najważniejszy temat, ponieważ ludzie muszą być świadomi, jakie zagrożenia na nich czyhają. Jeżeli nie wiem, co mi grozi, to nie jestem w stanie się przed tym adekwatnie obronić. Dlatego bardzo ważna jest właśnie edukacja. Tutaj nie chodzi o straszenie ludzi, natomiast o cały czas konsekwentne im przypominanie, żeby to, czego się nauczą na szkoleniu, cały czas konsekwentnie stosowali w swojej codziennej pracy. I tutaj uważam, że edukacja jest zawsze podstawą, niezależnie od rozmiaru firmy. Masz jakieś takie swoje tipy, jak edukować? Czy to robić, nie wiem, przy onboardingu, czy to robić jakieś regularne szkolenia, czy to robić jakieś, nie wiem, jakiś monitoring, czy ludzie przestrzegają tych zasad? Powiem tak, ja jestem przeciwniczką szkoleń raz na rok, które po prostu są w pakiecie do tak zwanego odbębnienia, ponieważ one niestety nic nie wnoszą. Znaczy, no, nie powiem, że nic nie wnoszą, wnoszą bardzo niewiele, natomiast ludzie to traktują jako konieczne, przymusowe szkolenie, które po prostu też trzeba zrobić, bo dział bezpieczeństwa każe.
i no, efekt wtedy jest zupełnie odwrotny od tego, który chcielibyśmy osiągnąć. Natomiast zdecydowanie lepszym, ciekawszym pomysłem moim zdaniem są szkolenia, które są rozłożone w czasie, w roku na przykład, czy w czasie całego roku, mają w sobie elementy gamifikacji, gdzie jest na przykład Okej, jakiś czekam. element rywalizacji między zespołami. I teraz co jest istotne, że to bezpieczeństwo się odnosi konkretnie do ich działań. Nie jest na jakimś bardzo wysokim poziomie z lotu ptaka, który jest na tyle zgeneralizowany, że dla człowieka, który na przykład pracuje w marketingu, jest wręcz abstrakcyjny. Trzeba to odnosić, te zasady bezpieczeństwa i to szkolenie do jego codziennej, konkretnej pracy i tego, co mu to da, jakie korzyści. Jeżeli będzie właśnie bezpiecznie postępował w swojej codziennej pracy, jakie on konkretnie, pracując w marketingu, będzie miał z tego korzyści. To jest ogromna praca i A większa podałabyś część może przykład, bo to. to trudniej zrobić. Na przykład jest taka sytuacja. Ludzie tworzą proste hasła, bo boją się, że ich zapomną i na przykład w momencie, kiedy będą potrzebowali otrzymać będą potrzebowali odebrać na przykład mail od klienta, z którym właśnie mają podpisać jakąś umowę handlową, to zapomną tego hasła i albo jeszcze lepiej ustawiają sobie w ogóle zapamiętywanie haseł w przeglądarce. W związku z czym dla nich ważniejsza jest ta umowa, niż dla nich ważniejsza jest ta umowa, którą mają zawrzeć z klientem, niż złożone silne hasło w przeglądarce. Z jednej strony mnie to nie dziwi, no bo jeżeli ktoś jest handlowcem, no to rzeczywiście kwestia priorytetów. Natomiast chodzi o to, żeby pokazać na przykład takiemu właśnie handlowcowi, że tworzenie trudnego hasła, trudnego do złamania, wcale nie musi być dla niego skomplikowane, bo na przykład może sobie ułożyć sobie tylko i wyłącznie znany kawałek piosenki, albo na przykład jakieś przysłowie, które stosował jego dziadek, nie, powiedzenie, które stosował jego dziadek, wtedy tylko on je zna, natomiast jeżeli doda do niego kilka znaków specjalnych, będzie to i długie, i będzie miało wszystkie te elementy, o których mówimy. W związku z czym łatwo je zapamięta, bo to było powiedzenie jego dziadka, którego uwielbiał. Z drugiej strony nie będzie się bał, że na przykład nie będzie mógł otworzyć maila z umową od kontrahenta. Wiesz, jakie ja mam hasło? Mam kompletnie idiotyczną nazwę spółki mojej klientki sprzed 20 lat, która mnie rozśmieszyła. No, to są właśnie metody takie, które utrudniają życie przestępcom. Poza tym też możemy zawsze na przykład wprowadzić w firmie stosowanie menadżera haseł, tak? Gdzie musimy zapamiętać tylko jedno hasło do całego sejfu, a nie 20 haseł różnych do różnych systemów chociażby. Zresztą ja bardzo polecam stosowanie menadżera haseł również w życiu prywatnym. To jest to. Ja mam zapisane analogowo w notesie. Pod warunkiem, że notes jest dobrze schowany i masz go w Tak. mieszkaniu. Więc. Tak, nie noszę tego notesu. Okej. Więc to, co jest istotne w tych szkoleniach, trzeba przedstawić wartość, jaka płynie wartość konkretna, jaki zysk z bezpieczeństwa będzie miał chłopak pracujący w sprzedaży? Jaki zysk będzie miała pani pracująca w marketingu? Dopiero jak oni zobaczą wartość tego dla siebie płynącą, że bezpieczeństwo nie jest trudne, jest dużo łatwiejsze niż może się wydawać, to wówczas to powinno zacząć działać nie tylko tydzień czy miesiąc po
szkoleniu, tylko też w dłuższej perspektywie. No i do tego w tych szkoleniach dążymy. Jasne. Tak jak wspominaliśmy, jesteśmy obydwoje z wykształcenia prawnikami, nawet w tym pracowaliśmy obydwoje. I nie jesteś osobą techniczną, tak? Chociaż pewnie już masz dużą wiedzę techniczną po tylu latach. Myślę, że bardzo wielu ludzi interesuje, jak się dostać do branży cyberbezpieczeństwa, tak? Nie z backgroundem innym niż informatyczny. Wiesz co? Bo to nie jest praca tylko dla informatyków. Nawet bym powiedział, że bardziej chyba nawet nie dla informatyków. Zastanawiam się. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to tutaj jest tyle najważniejszych dziedzin, w których można się rozwijać, że zdecydowanie informatycy to jest tylko jedna z grup, które mogą tutaj się odnaleźć. I masz rację, ja jestem osobą nietechniczną, do inżyniera mi bardzo daleko. Natomiast jeżeli ktoś właśnie myśli, że skoro jest nietechniczny, to cyberbezpieczeństwo nie jest dla niego, to już jest, to jest błąd w rozumowaniu. Założeniu. Tak, błąd w założeniu zdecydowanie, ponieważ tak naprawdę to wszystko się zaczyna od ciekawości. Jeżeli kogoś interesuje technologia, jeżeli zadaje sobie pytania typu na przykład, a co jeśli, tak? Jeżeli człowiek po prostu ma w sobie taką ciekawość świata, to uważam, że to już jest bardzo dobry punkt wyjścia jako początek, tak? Oczywiście bardzo dobrym przykładem są konferencje, gdzie można chodzić na konferencje, poznawać ludzi, zadawać im pytania. Konferencje z bezpieczeństwa są o tyle właśnie fajnym rozwiązaniem, że tam się człowiek zawsze spotka z ciepłym przyjęciem. Zdecydowanie. Tam nie ma żadnego elementu konkurencji, ponieważ to jest świat, w którym sądzę, że jeszcze przez długi czas będzie dużo więcej pracy niż ludzi do wykonywania tej pracy. Więc każdy, a szczególnie właśnie ktoś, kto dopiero chce w ten świat wejść, jest zawsze bardzo, bardzo miło widziany i mile widziany. I naprawdę można dostać całą masę cennych porad od ludzi, którzy już w bezpieczeństwie pracują i mają tutaj doświadczenie. A jak się zaczęła twoja przygoda z tą dziedziną? To był absolutny, totalny przypadek, ponieważ byłam mocno rozczarowana światem prawników i po prostu wiedziałam, że już w tej dziedzinie nie chcę pracować. Witam w klubie. I zaczęłam szukać domu na Mazurach, żeby takiego gospodarstwa, można powiedzieć, żeby otworzyć agroturystykę. I taki miałam właśnie plan na siebie, że będę przyjmowała właśnie gości w agroturystyce, będę miała stado kóz i będę prowadziła życie zgodne z naturą. I do tej pory pamiętam, jak byłam w skansenie w Węgorzewie i oglądałam tam właśnie chaty, typowe mazurskie chaty, inspirując się właśnie tym, jak tę swoją agroturystykę urządzić. Kiedy właśnie zadzwonił do mojego męża, zadzwonił znajomy, że jego znajomy poszukuje właśnie kogoś od danych osobowych. To było dawno temu, to był 14 rok, więc wtedy jeszcze było długo do RODO i do tego całego szaleństwa z danymi osobowymi, więc tych specjalistów nie było wielu. I ja tak w zasadzie stwierdziłam, dobra, to pójdziesz na rozmowę. W razie odłożę to, zobaczę, pójdę na rozmowę, dam szansę, zobaczę, tak? Jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Że potrafię, o tak, można tak powiedzieć, w ten sposób. I przepraszam. I po prostu dając sobie szansę, poszłam na tą rozmowę i udało się. Zaczęłam właśnie pracę wtedy na kolei w Biurze Bezpieczeństwa. Tam się po raz pierwszy właśnie spotkałam z technologiami, z audytem IT, a ponieważ tylko ja jedna zajmowałam się danymi osobowymi, natomiast cała reszta moich kolegów z biura
pracowała właśnie w bezpieczeństwie, oni pracowali na normie ISO 27001, to ja tak coraz chętniej, coraz ciekawiej tam zaglądałam im przez ramię właśnie, czym jest ta norma, jakie są te zasady bezpieczeństwa. No i doprowadziło to do tego, że w sumie dane osobowe dalej są moją pasją i w ogóle no, zachowanie prywatności jest tym, co jest dalej moim hobby i czym się interesuję, ale zdecydowanie przeszłam na stronę właśnie już takiego konkretnego bezpieczeństwa. Więc Okej. tylko przez przypadek. Czy czym w ogóle rządzą często przypadki? Jakie cechy osobowości powinna Twoim zdaniem mieć osoba, która chce się tym zajmować? Czy jest jakiś taki typ człowieka, który się do tego jakby szczególnie predestynuje? Jak powiedziałam na początku, to na pewno ciekawość. Tu jest zdecydowanie ciekawość i chęć uczenia się właściwie cały czas, przez całe życie. Tu się tutaj w bezpieczeństwie się doskonale sprawdza ten model lifelong learning, ponieważ tutaj sytuacja cały czas ewoluuje, cały czas się zmienia, więc jeżeli na przykład jakieś ataki, człowiek się uczył o jakichś atakach 2-3 lata temu, no to ta wiedza nieaktualizowana od tego czasu jest już może nie tyle passé, ale ma bardzo wiele luk podatności, o tak bym powiedziała w ten sposób. Więc tutaj zdecydowanie cały czas trzeba się uczyć. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi, ja uwielbiam się uczyć, no to jest ewidentna zaleta tej pracy. Poza tym, wbrew temu, co mówi się o informatykach, praca w bezpieczeństwie to jest praca z ludźmi. Obojętnie, czy spojrzymy na to od strony SOC-a, czyli Security Operation Center, czyli tych ludzi, którzy bezpośrednio monitorują systemy i patrzą właśnie na alerty, czy to jest po stronie obrony, tak jak Blue Team, czy pozorowanego ataku Red Team. Tych zespołów blue teamowych, red teamowych, czy audyt, tutaj wszędzie to się opiera nie tylko na systemach, ale również właśnie na pracy z ludźmi. Więc jeżeli ktoś właśnie lubi pracę z ludźmi, lubi się uczyć, jest ciekawy, a również też myślenie analityczne tutaj się przydaje, czy też umiejętności prototypowania, tutaj w analizie ryzyka chociażby, to wszystko jest bardzo przydatne zdecydowanie w cyberbezpieczeństwie. Oczywiście nie trzeba mieć całego tego pakietu. Można też mieć inne cechy, które bardzo się przydają. Więc znaczy to jest praca, której można być samemu zaskoczonym, jak cechy, które zupełnie by się dla kogoś nie wiązały z inżynierem bezpieczeństwa, nagle z taką typową osobą. Takim stereotypem inżyniera bezpieczeństwa i te cechy nagle zaczynają mieć znaczenie i stają się istotą pracy. Bardzo pomagają w tej pracy. Jasne. Bardzo to jest, myślę, ciekawe dla naszych tutaj słuchaczy. Marta, jeszcze tak, bo powoli nam kończy się czas. Firma, w której pracujesz, jakby wszyscy z niej tak naprawdę korzystamy z jej usług w jakiś sposób, a jest mało znana. Czy chciałabyś coś na ten temat powiedzieć? Tak, bardzo, bardzo chętnie. Prawdę powiedziawszy, można powiedzieć, że Akamai to jest system korzenny internetu, jakby, którego właśnie nie widać. Niewiele osób o tym wie, natomiast właściwie wszyscy codziennie z tych usług Korzystamy. korzystamy. Tak, i można powiedzieć, że zabezpieczamy i dajemy możliwość dostępu do internetu miliardy razy dziennie. Obojętnie, czy ktoś właśnie robi zakupy, wysyła maila, korzysta z serwisów społecznościowych, sobie czatujący z kolegą czy z koleżanką, to chcąc, nie chcąc, skorzysta z infrastruktury Akamai, ponieważ Czyli co mamy największą. dokładnie Akamai robi? Mamy największą platformę serwerów brzegowych, która obsługuje ponad 1/3 ruchu internetowego na dobę. To jest około, to jest ponad Globalnie.
360 tysięcy serwerów w 135 krajach. Nieprawdopodobne. Więc to jest z jednej strony właśnie ten dostęp do internetu, to jest optymalizacja stron www, ale to są również rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa. To jest na przykład zabezpieczenie infrastruktury przed atakami DDoS, zabezpieczenie aplikacji, API, ochrona tożsamości użytkowników i kont, tak? I to jest ta strona techniczna, z której można korzystać, z której użytkownicy chcąc nie chcąc korzystają. Natomiast chciałabym też właśnie powiedzieć coś, czego również nie widać, mianowicie o kulturze pracy w Akamai, ponieważ ta kultura bardzo mnie pozytywnie zaskoczyła. Już od samego procesu rekrutacji, który był bardzo złożony, ale był szalenie przyjazny. Ja po raz pierwszy spotkałam się z takim podejściem, że podczas rekrutacji spotykałam się również z ludźmi, którzy również z zespołem, w którym miałam pracować, dodatkowo oni tak jakby okazjonalnie współpracują, natomiast ich zadaniem było głównie sprawdzenie nie tylko mojej wiedzy merytorycznej, ale również tego, w jaki sposób się ze mną rozmawia, jaka jest ze mną interakcja i czy jeżeli bym została zatrudniona, to czy będzie się ze mną po prostu po ludzku dobrze pracować. To było dla mnie bardzo nowe, wręcz powiedziałabym, że nowatorskie podejście, bo nigdy do tej pory w ten sposób nie byłam rekrutowana. I bardzo to pozytywne wrażenie na mnie zrobiło. Poza tym też, co jest widoczne zdecydowanie od pierwszych dni pracy w Akamai, to jest kultura oparta na dzieleniu się wiedzą. Mamy naprawdę od wydarzeń, które właśnie pomagają nam podzielić się z jednej strony tym, co wiemy, z drugiej strony dowiedzieć się czegoś. Jest pełno inicjatyw lokalnych, mamy na skalę globalną organizowany Tech Summit, wewnętrzną konferencję technologiczną. Mamy też, w tym roku była 10. edycja Tech Wizards, czyli konkurs dla pracowników, dla zespołów, w jaki sposób usprawnić jakieś działania, co można zrobić lepiej. Poza tym to są nie tylko właśnie działania nastawione na wiedzę, ale również na to, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Mamy na przykład dodatkowe 2 dni dwa dodatkowe wolne dni, które możemy przeznaczyć na wolontariat. Więc to jest firma, która zdecydowanie stawia na nie zasoby ludzkie, tylko na ludzi, którzy są po pierwsze zdolni, po drugie nie chcą zapominać o tej swojej ludzkiej stronie, o tym, że są też ludźmi ze swoimi rodzinami, ze swoimi potrzebami, ze swoimi aspiracjami. I to jest zdecydowanie to, co jest ogromną przewagą konkurencyjną dla pracowników, tej firmy. Czyli polecasz Akamai ewidentnie jako pracodawca. Zdecydowanie. Poza tym też muszę dodać, że w tym roku kolejny już rok z rzędu Akamai zostało nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych uznane za best place to work. Więc są to wywiady zbierane od pracowników, więc jeżeli kolejny rok z rzędu Akamai zostaje takim tytułem odznaczone na podstawie ankiet pracowników, no to samo świadczy za siebie. Jasne. Marta, bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Moglibyśmy jeszcze pewnie długo rozmawiać, ale trochę się nam wyczerpują ramy czasowe. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Również. I co? Pozdrawiam Cię serdecznie. Również. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki.